Rzeszowski kierowca Grzegorz Grzyb w weekend walczył o kolejne punkty w rajdowych mistrzostwach Słowacji. W rajdzie Hustopece szwankował silnik w jego samochodzie i do mety dotarł piąty. Biorąc pod uwagę okoliczności stawki wielu mocnych czeskich i słowackich kierowców, wynik nie jest zły, zwłaszcza że podczas pierwszego etapu i zarazem trzeciej rundy mistrzostw Słowacji Polak zajął drugie miejsce. Przegrał tylko z faworytem miejscowych kibiców Pawłem Walouszkiem. Mieliśmy wiele sytuacji bardzo takich, nazwijmy to, niebezpiecznych z powodu tego, że nie było właśnie dobrze widać, gdzie trzeba jechać. Czasami trzeba było po prostu jechać w ciemno, w ten największy kurz. Ale drugi etap i czwarta mistrzowska runda nie przyniosły poprawy wyniku. W klasyfikacji słowackiej, bo rajd był też rundą mistrzostw Czech, rzeszowianin dotarł do mety trzeci. W generalce całego rajdu był piąty. Borykaliśmy się od początku rajdu z problemami z silnikiem. Bardzo nas to boli, dlatego że chcieliśmy tutaj mocno powalczyć z czeskimi kierowcami, którzy faktycznie na tych trasach są piekielnie, jak to mówią, rychli. Grzegorz Grzyb stracił prowadzenie w mistrzostwach Słowacji na rzecz Pawła Walouszka, ale jego strata wynosi zaledwie 4 punkty. Kolejną rundą mistrzowską będzie lipcowy rajd Tatr.